Cześć, jestem Oliwia Kwiatkowski, jesteśmy na stacji Piaseczno. Tutaj odjeżdża 45 WEA009 na tory odstawcze. Gdzie będziemy jechać? Był jako linia S40 ze stacji Warszawa Główna. Teraz zjeżdża na tory odstawcze. My pojedziemy pociągiem Kolei Mazowieckich do Warszawy Młynów. I on jest w relacji Góra Kalwaria Warszawa Gdańska. Wjeżdża już nasz pociąg i Flirt 3 wjeżdża. R90 Warszawa Gdańska, ER160-45. Oliver. Tutaj. Miejsce wyjdzie od razu. Tutaj kasownik mamy. Odjeżdżamy ze stacji Piaseczno. Jedziemy Flirtem 3. Idziemy do Warszawy Młynów. Warszawa Gdańska. Pociąg osobowy 91912. Jedziemy na Warszawa Młynów. Nowa i Liczna. Wjeżdżamy na stację Nowa i Wiczna. Tu mamy tor, który nie jest używany. O! I tu mamy drugiego Flirta 3 Kolei Mazowieckich z Warszawy Gdańskiej do Radomia Głównego. No i odjeżdża w kierunku stacji Piaseczno. Pociąg osobowy 12. Już nie powiem. Odjeżdżamy. Tu odjechały dwie jednostki Flirta 3. Odjechały dwie jednostki Flirta 3 z Warszawy Gdańskiej do Radomia. Warszawa-Jeziorki. Wjeżdżamy na stację Warszawa-Jeziorki. Idziemy teraz do toalety dla niepełnosprawnych. Albo wysiedzieć innymi zdaniami, ale zostaniemy. Warszawa-Dawidy. Warszawa Dawidy. Mamy to.
też stoliki. Następna stacja Warszawa Okęcie. To leci samolot linii lotniczej LOT. Następna stacja Warszawa Okęcie. Warszawa Gdańska. Tutaj numery miejsc. Ale po co zamontowali numery miejsc, skoro to koleje mazowieckie, a nie tylko te Intercity. Tu mamy PSGOMY 111 ED040. ET22959. Warszawa Okęcie. Wjeżdżamy na Warszawa Okęcie. Oto kubuś. Pluszowa gęś Marysi, którą kupiła sobie na pielgrzymce w Krakowie. Wyprodukowano w 2022 roku. Warszawa Służewiec. Stacja docelowa. Warszawa Gdańska. Pojutrze na Warszawie Zachodniej mają zamknąć przejście podziemne. A 3 września mają chyba zamykać perony 2 i 1, ale nie wiadomo, czy 3 września, czy w jakiś inny dzień. A na przełomie sierpnia i września mają być windy otwarte na peronach 6 i 7. Tu mamy tunel do stacji Warszawa Lotnisko Chopina. Warszawa Służewiec. Wjeżdżamy na stację Warszawa Służewiec. Tutaj mamy tramwaj linii 17 do przystanku metro Marymont. Następna stacja Warszawa Żniewki i Mury. Tutaj mijaliśmy elfa szybkiej kolei miejskiej. Następna Warszawa Rakowiec. Warszawa Aleje Jerozolimskie. Stacja Warszawa Aleje Jerozolimskie. Polecę panu, mówię, że można tak zrobić. Wjeżdżamy na stację Warszawa Aleje Jerozolimskie. Panie. Ja obchodzę. Można.
Następna stacja. Warszawa Zachodnia. Ja za nią mówię. Tu mamy tory warszawskiej kolei dojazdowej. Będziemy wjeżdżali na wiadukt. A na peronie pierwszym warszawska kolej dojazdowa jeździ po jednym torze. A u pana się nie da kupić biletu? Ja zapłacę za niego. Da się kupić, niech się nauczy to jeździ, bo tak to szkoda. Nie, no ale mało lat nie ma kasy, ja zapłacę za niego, nie ma problemu. Niech nauczy się kupować biletu, przez ja to nie chcę karać, bo chcę źle ktoś wytłumaczy i to nie jest ten pole, żeby ktoś się nauczył to robić, bo że to już lepszej opcji nie ma. Tutaj będzie tunel dla kolei dużych prędkości. Warszawa Zachodnia. Tutaj najbardziej efektowny efekt damy. Są efektywne ściągania. Pan coś tam osobiście miał do pani tam. Są postawione podpory na peronie trzecim. Minuta jest 30 sekund, od razu jest tak. Wjeżdżamy na stację Warszawa Zachodnia, peron 9. Odjeżdżamy ze stacji Warszawa Zachodnia, peron 9. Warszawa Wola. Warszawa Gdańsk. Wjeżdżali. No dobra, jak takie coś sobie pan kupi? Stacja Warszawa Wola. Tutaj mamy dwie jednostki N57AL i wjeżdżamy na stację Warszawa Wola. Te Alicje jechały do Radomia. Następna stacja. Warszawa Młynów. Stacja docelowa. Warszawa Młynów. Wjeżdżamy na stację Warszawa Młynów. Tak. Następna stacja Warszawa koło ER 160-45.